Jak długi powinien być odcinek podcastu? Jaka długość jest optymalna? Jaki odcinek będzie za krótki, a jaki odcinek będzie za długi? Cześć, jestem Krystyan i witam Cię serdecznie na stronie Jak zrobić podcast? Dostałem ostatnio mailem pytanie: Jak długi powinien być odcinek podcastu? Jaka długość jest optymalna? Jaka jest odpowiednia? Kilka dni wcześniej miałem dylemat, co zrobić z odcinkiem, który, z nagraniem, które trwało blisko dwie godziny. Opublikować w całości, czy ewentualnie podzielić na dwie części. Następnego dnia, po moim dylemacie, identyczny dylemat miał jeden z podcasterów. Na jednej z grup dla podcasterów pojawiło się praktycznie identyczne pytanie: Co zrobić z odcinkiem, który trwa półtorej godziny? Zostawić czy podzielić? No właśnie, jaka jest tak naprawdę optymalna długość odcinka podcastu? Kiedy wiemy, że nasz podcast jest wystarczająco długi, ee, kiedy jest on za krótki, kiedy, kiedy jest on za długi? Jakiś czas temu, no to było mniej więcej ze 2-3 lata temu, jeden z moich ulubionych podcasterów Cliff Rivenscraft nagrał odcinek właśnie o tym, jak długie powinny być podcasty. Powiedział wtedy, że optymalna długość dla odcinka podcastu to jest tak pomiędzy 20 kilka a 40 kilka minut. Pełnie zgadzam się z tym, że właśnie optymalna długość to jest pomiędzy 20 kilka a 40 kilka minut. Natomiast, no już nawet sam klif tego tak naprawdę nigdy się nie trzyma. Jego odcinki z reguły trwają godzinę albo dłużej niż godzinę. Niektóre dochodzą do półtorej godziny, a zdarza się nawet, że publikują odcinki dwugodzinne. Jak więc to naprawdę ma się to co mówi do tego co robi? Generalnie moim zdaniem problem tak naprawdę w ogóle nie istnieje. W momencie jeżeli zaczniemy analizować czy nasz odcinek powinien trwać 25 minut, czy może lepiej dłuższy 26 minut, czy wprost przeciwnie może lepiej krótszy 24 minuty, dojdziemy potem do 24 minuty 37 sekund i tak dalej, Takim mniej więcej mogą być skutki naszych, dociekać naszych analiz. Zaczniemy sprawdzać, jak długie odcinki mają inni podcasterzy. Okaże się, że niektórzy mają odcinki 10-minutowe. Świat 3-minuty ma odcinek 3-minutowy. Cliff Ravenscraft robi odcinki półtorej godzinne często, czy też przynajmniej godzinne. Możemy tak naprawdę nie dojść do żadnych konkretnych wniosków. Możemy tak naprawdę nie dowiedzieć się nigdy, jaka jest optymalna długość odcinka podcastu. Ja się w pełni zgadzam ze stwierdzeniem, że tak 20 kilka, 40 kilka minut to jest dobra długość podcastu. To jest, to jest tyle, ile często potrzebujemy czasu, żeby dotrzeć do pracy na przykład, żeby wrócić z pracy. To jest mniej więcej tyle czasu, ile poświęcamy na wyjście z psem, chociażby wieczorem, na wyjście w momencie, jeżeli biegamy, to na, na, na jakiś jogging. Tak więc no, na pewno jest to wygodna, dobra długość odcinka. Ale moim zdaniem dużo ważniejsze jest nie to, jak długie powinniśmy robić te odcinki, ale to, jak długie chcemy je robić i na ile minut mamy materiału. Moim zdaniem, więc odpowiedź na pytanie, jak długi powinien być odcinek podcastu, jest następująca. Odcinek podcastu powinien być tak długi, jak długo potrafisz interesująco mówić na jakiś temat. W momencie, jeżeli masz do powiedzenia coś, co zajmie ci 10 minut, to nie rób odcinka półgodzinnego, tylko zrób odcinek 10 minutowy. Jeżeli masz wystarczająco dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, żeby nagrać odcinek półtorej godziny, nagraj odcinek półtorej godziny. W momencie, jeżeli to, co chcesz powiedzieć, to, co masz do zaprezentowania, zajmie około pół godziny, no to nagraj odcinek około pół godziny. I myślę, że wychodząc z takiego założenia, tak naprawdę będzie nam najłatwiej dopasować długość odcinka do tak naprawdę naszych możliwości do tego co chcemy zaprezentować i do tego w jaki sposób chcemy zaprezentować. Natomiast co zrobić w momencie kiedy nasz odcinek jest w wyraźnie za długi, kiedy nagrywamy fantastyczną rozmowę z bardzo ciekawą osobą i wychodzi nam dwugodzinne nagranie, a chcielibyśmy mimo wszystko jednak zmieścić się trochę w krótszym czasie. W momencie jeżeli jest takie miejsce Podczas naszej rozmowy, w którym możemy tą rozmowę przerwać, bez szkody zarówno dla pierwszej, jak i dla drugiej części, bez żadnej szkody dla słuchacza, to zróbmy to. Dokładnie w tym miejscu przerwimy nasz, nasze nagranie i ciąg dalszy po prostu będzie wy, wyemitowana jako kolejna część. Natomiast, jeżeli nie ma takiego miejsca, bo jeżeli nie wiesz, w, który, w którym miejscu, w którym momencie można by przerwać takie nagranie, to go po prostu w ogóle nie przerywaj, wy, wyemituj całość. Ja jakiś czas temu nagrałem w rozmowę, która była dużo dłuższa dwukrotnie dłuższa niż czas, który chciałem poświęcić na nagranie. To były czasy, kiedy moje podcasty pokazywały się jeszcze w radiu. W radiu miałem 20 mniej więcej minut czasu antenowego. Natomiast rozmowa trwała blisko 45 minut, w związku z czym trzeba, trzeba ją było podzielić. Uciąłem rozmowę tak naprawdę na pół. I zdaję sobie sprawę z tego, że ucierłem ją w niezbyt odpowiednim momencie, chociaż tak naprawdę w tej rozmowie nie było odpowiedniego momentu, żeby ją przerwać. W momencie, gdyby nie było to emitowane w radiu, w momencie, gdyby nie limitował mi tutaj tak bardzo ten czas nagrania, to takiej rozmowy nie przerwałbym w ogóle, wyemitowałbym całą rozmowę. W tej chwili moje podcasty się już w radiu nie pokazują, tak więc w tej chwili tego dylematu już nie mam. Ostatnio opublikowałem rozmowę godzina 52 minuty. Jako jeden odcinek, i uważam, że to również. Jeżeli masz do powiedzenia wystarczająco dużo ciekawych rzeczy, żeby zrobić długi odcinek, to po prostu zrób długi odcinek i nie przejmuj się tym standardowym czasem, jak, jak długo powinien trwać odcinek podcastu. A teraz idź i nagraj coś fantastycznego. Natomiast jeżeli potrzebujesz pomocy przy nagrywaniu podcastu, zapraszam serdecznie do mojego kursu Podcast od A do Z w 21 dni. Kurs dostępny jest na stronie jak zrobić podcast.pl ukośnik kursy. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.